Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, pragnę przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Saluto cordialmente i Polacchi, particolari pellegrini della diocesi di Vidoce, giunti per celebrare il 20° anniversario della sua istituzione. Nell'esercizio quotidiano della virtù della fortezza, vi sia d'esempio il patrono della vostra diocesi, il beato vescovo Nishao Kosal, martire di Dachau. Egli affermava: di una sconfitta d'arma fa inorridire di più l'abbattimento dello spirito degli uomini, e il dubbioso diventa involontariamente allegato al nemico. Vi benedico di cuore e vi affido alla materna protezione della Beata Vergine Maria. Przybywamy do tego świętego miejsca z dziękczynieniem za dar naszej diecezji. Do tego miejsca naznaczonego prymatem świętego Piotra, w którym ten pierwszy z apostołów był też pierwszym biskupem i tutaj zaświadczył o swojej miłości do mistrza, oddając swoje życie. To właśnie stąd przez wieki wychodzi iskra Bożej miłości, jednocząca cały Kościół powszechny. I stąd też wyszła iskra z serca naszego kochanego świętego Jana Pawła II, który bullą z 24 lutego 2004 roku Totus Tuus Polonie Populus powołał do istnienia naszą diecezję od 25 marca 2004 roku. Jesteśmy tu z grupą blisko 250 pielgrzymów, dziękując właśnie za 20-lecie istnienia naszej bydgoskiej diecezji. Ja pragnę osobiście z serca podziękować naszemu pasterzowi, księdzu biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi, za to, że wspólnie podchwyciliśmy tą inicjatywę obchodów, celebracji tej 20. rocznicy i że przybyliśmy tu do Watykanu, do miejsca, skąd bulla papieska powołująca naszą diecezję do istnienia powstała. Chcieliśmy w tym momencie razem z całą naszą rodziną świętować. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że nasz biskup jest właśnie z ruchu Światło Życie, bo my jesteśmy z ruchu Światło Życie, także tutaj jesteśmy za to wdzięczni Panu Bogu. Właśnie za to, że w tej chwili, w czasie tej 20. rocznicy mamy takiego biskupa. Zwornikiem jedności Kościoła jest biskup, który stoi na jego czele tutaj w Rzymie. Biskup Rzymu, czyli papież, w naszym kościele lokalnym ksiądz biskup Krzysztof. I budować jedność w kościele to znaczy przede wszystkim być w jedności z biskupem, modlić się za biskupa, podejmować inicjatywy, które ksiądz biskup podejmuje, ale także otwierać się na dary, na te charyzmaty, które Duch Święty wzbudza w Kościele pośród ludzi świeckich, pośród osób życia konsekrowanego, wśród kapłanów i wsłuchiwać się uważnie w natchnienia Ducha Świętego. A ta pielgrzymka do korzeni też nam jest potrzebna, dlatego że, żeby nie zatracić swojej tożsamości. Kościół pielgrzymując właśnie do korzeni przypomina sobie o tym, kim jest. Jan Paweł II o tym nam przypominał właśnie, że potrzebujemy pielgrzymek, aby przemierzać te Boże drogi, które Chrystus przed nami przemierzył. On sam jest drogą. I gdy my pielgrzymujemy do korzeni, tutaj do tego rzymskiego korzenia, to przypominamy sobie, że jako Kościół bydgoski jesteśmy też kościołem rzymskim, cząstką kościoła rzymskiego. Jesteśmy wszczepieni w ten kościół rzymski już od momentu chrztu Polski, a my jako kościół lokalny właśnie od 20 lat.